No siemano robaki, takie szybkie wideo, które pewnie nie będzie wcale szybkie, bo ja zawsze planuję krótko, a później wychodzi 25 minut albo 70. W Polsce tam byłem ostatnio parę razy i się nasłuchałem, wiadomo jak to ludzie zawsze gdzieś tam gadają, jedni z takich powodów, inni z innych powodów. Ogólnie oczywiście nie ma w tym nic złego, się przyzwyczaiłem, że ludzie gadają, czy o mnie, czy nie o mnie. Fajnie, jak o tobie ludzie gadają ogólnie, co nie? Znaczy, że coś tam robisz w życiu, jesteś zauważony. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Sepsa, o tej sepsie chcę pogadać, bo nie było nic po polsku. Wszystko jest tam gdzieś po angielsku, z racji tego, że żyję w tym kraju już 15 lat. 16 praktycznie za parę miesięcy. Mam biznes angielski, po angielsku, dom, dzieci chodzą do angielskich szkół. Także wszystko już jest tutaj w Anglii, jest 90% czy nawet więcej to są znajomi angielscy. Mały kontakt jest ogólnie z Polakami, ze względu na to, że życie jest takie, jakie jest. Przede wszystkim dużo roboty, potem dzieci i treningi i cała ta reszta, ale jak widzicie, jeszcze umiem mówić po polsku, nie wiem jak tam z akcentem, już pewnie śląskiego akcentu nie mam. Natomiast wracając do tematu, bo znowu się gubię i pewnie się będę gubił parę razy, bo po tej chorobie wszystko się jakby zrobiło dziesięciokrotnie gorsze, więc jak chodzi o pamięć czy skupienie, czy rzeczy, z którymi wcześniej miałem problem, no to one teraz są o wiele gorsze. Tak czy owak spróbuję. Pierwsze co, ta sepsa, ja nie jestem jakimś lekarzem, znawcą, ciągle dalej tego też tak nie do końca rozumiem, nie wiem jak to działa, tak na 100%. Wiem tyle co lekarze, co tam gdzieś zrobiłem sobie jakiś wywiad środowiskowy i online, czy jakieś książki, albo gadałem z ludźmi, którzy to przechodzili. Ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Natomiast tylko pokrótce, bo oczywiście możecie sobie sami zajrzeć na Google, teraz Google wszystko ci powie. Często kłamie, często też mówi prawdę. Natomiast jak chodzi o jakieś tam efekty różnych rzeczy, no to możecie sobie poczytać i się dowiecie, że na przykład sepsa nie jest spowodowana przez MMA. Sepsa nie jest spowodowana przez triathlon, czy jak to tam po polsku jest. Sepsa nie jest spowodowana przez jiu-jitsu, bieganie, jazdę na rowerze, czy ogólnie dźwiganie ciężarów i inne sporty. Sepsa to po prostu zakażenie bakteryjne, ok? Tak jak inne bakterie, tak sepsa jest taka, są gorsze te bakterie, jak na przykład tam mangokoki, czy pneumokoki, czy w ogóle jakieś inne rzeczy. No i są mniejsze i tutaj do tego też dochodzę, że są też trzy rodzaje sepsy. Jest sepsa zwykła, po której najczęściej wracasz do domu, po wizycie dostaniesz antybiotyk i nie przechodzi, musisz tam być tylko pod obserwacją. Jest sepsa groźna, która już jednak musi zostać w szpitalu na obserwacji, i jest wstrząs septyczny, czyli sepsa groźna. Nie sepsa groźna, wstrząs septyczny, tak jest. Tutaj to się nazywa severe sepsis. Okay? I teraz ta sepsa to jest ta, która zagraża życiu. Gdzieś tam wypytałem, że taka sepsa zabija 1 na 4 osoby, z innego źródła jest 1 na 5. Nawet jeśli byśmy uwzględnili 1 na 5, no to jest kurwa bardzo dużo, bo nic nie zabija 20 do 25% zachorowań na świecie. Nie ma czegoś groźniejszego. Więc jeśli znacie kogoś z sepsą, no to są i przeżyli, no to są szczęściarzami, no bo 1 na 4 czy tam 1 na 5 umiera, a te pozostałe 3 czy 4 na 5 kończą z jakimiś urażeniami, w moim wypadku to się skończyło urazem serca. Ale dużo ludzi kończy z odciętymi kończynami, gdyż organy się wyłączają, tlen nie dochodzi w krwi do kończyn i żeby ratować życie, mózg, no to trzeba się czegoś pozbyć i bardzo często są ucinane kończyny dolne przede wszystkim. Tworzą się zatory, można dostać udaru, zawał,
No u mnie akurat to było tak, że bardzo szybko się to zakażenie rozwinęło. Bakterię, którą znaleźli, ona ogólnie żyje w nas też, ale żyje też w jeziorach. No i tak się stało, że ona mi się dostała do krwiobiegu bardzo szybko i postępowanie było bardzo szybkie tej choroby. W przeciągu 2 godzin ja już nie byłem w stanie ustać, dojść do ambulansu, musieli mnie przewozić. Po bodajże 6-7 godzinach już był zanik mowy, żołądek się wyłączył, nerki się wyłączyły, płuca się zaczęły wyłączać. Totalny praktycznie bezwład. Mózg chodził, serce zaczęło zwalniać. No i te pierwsze 2-3 dni to była walka o moje życie. Raz mi się zeszło, uruchomili mnie na nowo. Podobno 2 razy, ja nie wiem, ja z tych pierwszych 2-3 dni nie pamiętam, bo byłem tylko na adrenalinie, na nadrenalinie, na innych hormonach, które moje ciało przestało produkować, więc to wszystko było pompowane przez główne żyły. Miałem maski, miałem kable do żołądka, miałem kable do jak to się nazywa, a widzicie, jednak z tym polskim nie jest tak dobrze. Jak się nazywa bladder po polsku? Pęcherz, tak? Pęcherz, tak? Mocny, tak? Chyba, nie wiem. W każdym razie nie mogłem wydalać z jednej strony, z drugiej strony. Wszystko zaczęło się wyłączać. Tak działa ta sepsa, że po prostu organizm wykrywa zakażenie i zaczyna wyłączać organy, żeby je uratować, a wyłączając je zabijacie. Dlatego maszyny były z każdej strony. Tych maszyn sporo, tych kabli też miałem sporo podpinane. Tam po tych 2-3 dniach zaczęło się robić lepiej, więc zaczęli mnie odpinać, zmniejszać leki, bo przez te pierwsze, chyba nawet te 6 dni czy 7, 24 godziny na dobę miałem pompowane coś. Czyli ciągle ktoś tam był ze mną, 2-3 osoby, i oni ciągle mi coś pompowali, żeby utrzymać mnie przy życiu. No i później funkcje zaczęły wracać. No i tylko to serducho. Dostałem ataku migotania przedsionków. To serce trochę ucierpiało, gdyż w pewnym momencie gdzieś tam stanęło. Później doszło do funkcji 15%. I później zaczęło się regenerować, dlatego mnie wypuścili do domu po 2 tygodniach, no bo serce doszło do 35, funkcja tam tej lewej komory. No i oczywiście po 2 tygodniach przed wejściem poszedłem, byłem wypchany na wózku, ale w sensie poszedłem, że porozmawiałem z lekarzem, chciałem podziękować za ratowanie mi życia. No jasno postawili sprawę, że oni nic nie mogliby zrobić. I to teraz mówię naprawdę, serio, na poważnie, że nic nie byliby w stanie zrobić, gdyby nie to, że ja byłem taki fit. Że tego serca by nie uratowali, nie przywróciliby mnie do życia, gdyby nie to, że raz, że jestem kurwa uparty we łbie, ale dwa, że te sporty, że to odżywianie, że się staram, że tam jakoś zdrowo żyję. Przemęczenie przemęczeniem, natomiast te organy były wysportowane. No i to mi uratowało dupę. Teraz też gdzieś tam znowu słyszałem jakąś opinię, że byłem przemęczony i dostałem sepsy. Nie, to jest zakażenie bakteryjne. To, że ja byłem przemęczony, że ja pracowałem 80 godzin w tygodniu i trenowałem 20 czy tam 30 czasami, to na pewno nie pomaga w jakiejś regeneracji, natomiast nie jest powodem tego, że łapiesz bakterie. Bakteria się dostała z określonego powodu, dostała się do krwiobiegu i tak wyszło. I teraz przemęczeniem, natomiast to, że właśnie były te treningi, było to bieganie, rowery, pływanie, ciężary, gdzieś tam jakieś walki wcześniej, lata temu, no to wszystko uratowało mi dupę, a nie odwrotnie. Więc przy okazji bardzo Was zachęcam. Ja nie mówię, że musicie odpierdalać 30 godzin w tygodniu, albo nawet 10 godzin w tygodniu, ale jak sobie zrobicie, wiesz, 2-3 godziny, 5 godzin w tygodniu, podzielicie sobie to na pół godziny treningi, odmówicie sobie frytek raz na jakiś czas, weźmiecie za to sałatkę albo kukurydzę, to na pewno Wam to nie zaszkodzi. Mój pomysł na życie, oprócz tego, że oczywiście to była, te cały fitness to była ucieczka tam z jakiegoś nałogu,
który trwał 10 czy 12 nawet lat, czy może nawet dłużej, no to była ucieczka z tego nałogu. Ja sobie znalazłem po prostu nowe uzależnienie, które jest trochę lepsze. I w moim zamyśle było oprócz tego, że były etapy, gdzie wyglądałem ładnie, fajnie i miałem sześciopak i dużą klatę, to u mnie w głowie najważniejsze dla mnie było to, że ja nie chcę być 70-latkiem czy tam 60-latkiem, skończyć jak warzywo na sofie i patrzeć, jak moje wnuki biegają z moimi dziećmi, a ja nie jestem w stanie z nimi się pobawić. Także fajnie jest sobie wyglądać, ale też fajnie myśleć trochę takie, tak do przodu, co nie? To jest nieuniknione, że się zestarzejemy. No a druga rzecz, jak chodzi o te moje treningi, to moje motywacje, no to to też jest ta niska samoocena, która gdzieś tam się wywodzi jeszcze z czasów podstawówki, szkoły średniej. Wiesz, tu gdzieś chciałem przynależeć do jakiegoś gangu, do jakiejś subkultury, do jakiejś grupy, żeby się poczuć lepiej, no ale tak naprawdę no to była ta niska samoocena. Brak takiej pewności siebie. Dlatego też ucieczka w dragi, ucieczka w te inne rzeczy, a później zrozumiałem, że to nie ma sensu. Tam Max się urodził i skumałem, że mogę sobie udowadniać różne rzeczy, nie będąc w głupiej grupie, którzy nigdy nie byli moimi kumplami tak naprawdę. Większość z nich. Ale mogę sobie udowadniać te rzeczy, że jestem wart. Poprzez fitness, przez jakieś eventy, zapisanie się na walki, pamiętam pierwsza walka, ja tam trenowałem parę miesięcy, 3 czy 4 miesiące, tak, ludzie też tego nie rozumieją, ale ja chciałem się sprawdzić, chciałem sobie udowodnić, nawet nie ludziom, sobie udowodnić, że jednak nie jestem taki mały i niewartościowy, więc zacząłem robić te rzeczy i to się zaczęło przekładać na życie prywatne, bo też później łatwiej po osiągnięciu czegoś tam, nie wiem, wygrałem czy przegrałem, ale pokonałem strach, bo się stawiłem, zapisałem się, stawiłem, zrobiłem. To później w życiu osobistym, jak przyszło się z czymś zmierzyć, no to sobie myślałem, kurde, jak coś takiego zrobiłeś, a nigdy nie byłeś w stanie, no to dawaj, ogarniemy to, nie? Zrobimy tutaj ten pomysł na biznes, ten pomysł na rodzinę, ten pomysł na złe samopoczucie dzisiejsze. No i to tak poprawiało, także proszę was, nie zniechęcajcie się, bo nie dostaniecie sepsy od treningów ciężkich czy lekkich. Jeśli już, to wam uratuje tę dupę. No i chyba tyle na teraz. Nie wiem, czy coś pominąłem, czy nie. Może jeszcze w sumie, póki tak jadę, to jeszcze szpital 2 tygodnie. Strata wagi, 15 kg straciłem, wyszedłem, nie umiałem chodzić, o kulach, ataki paniki, ataki stany lękowe, później zacząłem brać z powrotem CBD, to też pomogło, chodzić nie mogłem, później wylądowałem znowu w szpitalu na tydzień, ale to już pod serce. No i ta regeneracja z sepsy to są miesiące, jak nie lata, układ odpornościowy jest zniszczony na przynajmniej rok. Regeneracja z sepsy no to jest kilka miesięcy, ale jakoś właśnie w tej głowie, tak jak mówię, jestem gdzieś tam uparty. W międzyczasie to udowadnianie samemu sobie też przerodziło się w taką motywację. Czasami to wygląda jak popisywanie się, ale nie jest i wiem dobrze, bo nawet po tej sepsie miałem strasznie dużo wiadomości, gdzie ludzie mi mówili, jak wielki mam na nich wpływ. Ludzie, którzy nie lajkują, nie komentują, ale gdzieś tam się obili. I jak już tutaj jestem, to też wspomnę, że strasznie dużo ludziom pomogłem. Ta moja pomoc też się niesie z tego, że kiedyś byłem niedobry i zaszkodziłem nie jeden raz. Też nie zawsze specjalnie, bardziej przez to, że jednak ta głowa była trochę pomieszana różnymi rzeczami. I straciłem właśnie wątek, jak zawsze, to jest to, o czym mówię, nie? To udowadnianie, no właśnie, że to udowadnianie przerodziło się w wniesienie jakiejś tam pomocy, bo dużo ludzi właśnie mi dziękuję za to, że gdzieś tam coś dodam. Dużo ludzi to fajnie odbiera, a są też ludzie, którzy gdzieś tam ze mną współpracowali i ja ich pamiętam jako początkujący, z kontuzjami, chorzy, niepewni siebie, gdzieś tam
wrzuciłem im parę nasionek do ich ogródka, to zaczęło rosnąć, oni sobie odeszli, później zaczęli to pielęgnować. I często sobie też nie zdają sprawy, że gdybym ja się gdzieś tam nie pojawił w ich życiu, no to byłaby dupa zbita, nie? I to się tyczy każdego, to jest tak samo jak ty, który mnie teraz słuchasz, ja gdzieś tam coś zobaczyłem u ciebie, przekształciłem sobie to w głowie i to też mi gdzieś tam pomogło. Ja jestem wdzięczny za to, że poznaję ludzi, nieważne czy tam później to się toczy w tą stronę czy w tamtą, ja się staram nie palić mostów i rozumiem, że ludzie popełniają błędy, bo każdy popełnia błędy. Dopóki nie jest to jakieś tam kaleczenie i dokuczanie takie naumyślne i czerpanie z tego radości, no to wszystko jest do wybaczenia. Także to są dwa rodzaje tych ludzi, ci, którzy sobie zdają sprawę z tego, że mój głupi post akurat dzisiaj poprawił im humor, a są tacy, którzy sobie z tego nie zdają, nawet jeśli ten głupi post faktycznie poprawił im humor, albo gdzieś tam kiedyś miałem jakiś wpływ na nich w życiu. No i to wszystko też po tej sepsie też zaczęło wypływać, bo nieczęsto ludzie się dzielą tym wszystkim, a jednak jak ja tam gdzieś leżałem i tak pierwszy raz w życiu naprawdę potrzebowałem, pierwszy raz w życiu tak nie umiałem sam ogarnąć wszystkiego, zawsze byłem tym samcem alfa, zawsze już po tej mojej takiej przemianie, nie? Jak te dragi się skończyły, a zaczął się ten fitness, to choć w sumie nawet wcześniej też chowałem to wszystko w sobie i sam sobie próbowałem radzić z rzeczami, no to tak, teraz to było pierwszy raz, kiedy ja straciłem wszystko, straciłem fitness, straciłem biznes, straciłem kontrolę nad życiem, nad sobą, musiałem zaufać lekarzom, pielęgniarkom przez miesiące. No i tak sprawa ma. I teraz też gdzieś tam słyszę to, słyszę tamto, słyszę oczywiście dużą pomoc. Najbardziej z czego jestem zadowolony, że widziałem, że jakby mnie tak, nie daj Boże, zabrakło, jakby mi się nie udało z tego wyjść, to że rodzina, dzieci miały zajebistą pomoc, że widzę, że są ludzie, którzy na ten początek by mi tam, by tam pomogli. Pomimo to, że tak jak mówię, ja nie zawsze byłem jakiś tam dobry. To było bardzo fajne. Druga rzecz, sporo ludzi się zaczęło udzielać, wymyślać jakieś charytatywne cele, jakieś charytatywne klasy robić, rzeczy w tym typie, materialne, chodziło o materialne. Ja tam nigdy się o to nie prosiłem, nigdy też jakoś, przynajmniej na początku, jakoś mnie to nie rajcowało, bardziej mnie kręciło i podnosiło na duchu właśnie wiadomości typu tego, że mam się nie poddawać, bo ktoś tam mnie obserwuje i tyle razy mu pomogłem i jakby nie ja, to coś tam. To mnie naprawdę tak unosiło. Natomiast jak się jest samozatrudnionym i się jest bez pracy przez miesiąc, dwa, trzy, później cztery, no to przychodzi moment, kiedy jakieś tam oszczędności zostały wydane już na rachunki. No i się wtedy docenia, że ktoś faktycznie pomyślał o tym, że te pieniądze, które nie są najważniejsze, się przydadzą, bo jednak fizjoterapia, rehabilitacja, leki, prywatne wizyty, prywatne prześwietlenia i cała masa suplementów i innych rzeczy, no to jednak niestety kosztuje, a rzeczy, które gdzieś tam się za darmo należą, czy należały, no to one albo się na nie czeka bardzo długo, albo nie są aż tak dobre, nie? Więc już dziękowałem za to, jeszcze raz podziękuję, tylko tak jak mówię, że ja nigdy o to nie prosiłem, nigdy nie, nigdy o to nie prosiłem. Każdy zrobi to z własnej woli, za co ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Gdzieś te pieniądze tam wpłynęły i ja te pieniądze wydałem na to, co mi się wydaje, że były potrzebne, na to, czego mi brakowało i na to, co wiedziałem, że mi pomoże w życiu, jakie w sumie do tej pory moje życie jest ograniczone, nie jest to samo. Ale staram się po prostu powiedzieć, że nie prosiłem o ten hajs, przydał się, wydałem na to, co myślę, że było nam potrzebne.
I na pewno byłoby dużo, dużo ciężej bez tego, tak? To na 100%. Przy okazji już wspomniałem o tych wszystkich wiadomościach, za to też bym chciał jeszcze raz bardzo podziękować, bo to była największa pomoc, bo głowa siadła. Wiem, jak wyszedłem pierwszy raz ze szpitala, znajoma powiedziała, że tam jakaś jej trenerka życia chce mi pomóc, jak chodzi o głowę i o jakieś tam jedzenie. Ja mówię, nie, spoko, ja sobie poradzę. Doszedłem do momentu, gdzie moja głowa jest silna. No i tak jak wróciłem drugi raz do szpitala i wyszedłem, no to pierwsze co napisałem maila, zadzwoniłem do tej kobiety. No bo to jednak był szok. Nie wiedziałem w ogóle, co jest grane. Do tej pory jest takie kino trochę, że dalej sobie tak jakby nie zdaję sprawy. Jestem taki trochę zamglony, ale to też są tabletki. Ja byłem na bardzo dużej ilości tabletek. Nie wiem, czy was to tam interesuje, ale na samym arytmie w pewnym momencie miałem trzy tabletki na bardzo wysokich dawkach, rozrzedzacze krwi, beta-blokersy. No i to wszystko niestety ma też skutki uboczne i to takie maksymalnie duże. Mimo, że teraz te lekarstwa są ograniczone na najmniejszych dozach, no to dalej ma duży wpływ. No i na koniec jeszcze to jest też sepsa, ja się dalej z tego regeneruję, mimo że to już jest tam 5 miesięcy. Ja się dalej z tego regeneruję, jak mięśnie, organy wewnętrzne, jakieś tam ziółka od mnichów, suplementy typu CBD, magnez, witamina C, która jest bardzo, bardzo ważna, chodzi o serce. Miałem dużo czasu, jak nie pracowałem, więc zrobiłem dużo researchy takich, wyszukiwałem różne rzeczy. No i niestety się skończy, no, niestety niby. Dla mnie niestety, no bo jednak dla mnie to jest szok. No ale to serce już nie będzie takie samo. Prawdopodobnie będę żył z 10 lat krócej. Jest to choroba, jak chodzi o te moje przedsionki. I co tam jeszcze jest? No to niestety to będzie postępowało. Przerwy się będą robić coraz większe i tego się nie da wyleczyć, to się da kontrolować. Czeka mnie też zabieg wkrótce, póki co to odkładają, no bo ten jeden lek kontroluje migotanie przedsionków. No ale niestety jest to zmiana na życie. Dla mnie jest to ogromny szok, bo nie tak żyłem wcześniej. Rozumiem, że niektórzy widzą to, że ale żyjesz, no ale jednak jest to coś, co siedzi mi w głowie i z czym się borykam i co wizyta, co prześwietlenie, co skan, co konsultacja, no to samopoczucie spada naprawdę diametralnie w dół na parę tygodni. Nie umiem się z tym pogodzić. Mimo, że tak, fakt, nie straciłem nogi, nie straciłem życia, ale straciłem kawałek swojego życia i nie jest to dla mnie łatwe. Tabletki na życie, niestety z tymi skutkami ubocznymi, tabletki będą dokładane jak w miarę jak się serducho pogarsza. Ja tu nie mówię o tam miesiąc, czy dwa, czy nawet 2 lata, ale lata przez lata. Zabieg zabiegiem, tabletki będą musiały być dalej, no i też już nigdy nie będę mógł sobie pozwolić na takie wyzwania, jak sobie pozwalałem wcześniej. Będę musiał to trochę ukrócić. Mam w planie jeszcze w przyszłym roku to, co byłem pozapisywany, musiałem poprzenosić. No to niektóre z tych zawodów zrobić, a później sobie zwolnić i wziąć się za coś mniejszego. Już nie robić takich 15-godzinnych eventów, czy nawet 10-godzinnych, tylko czas od czasu coś mniejszego, tak dla siebie. No i też dla was, żebyście widzieli, że da się, nie? Że da się ruszyć dupę i wyjść, szczególnie wiedząc, że to ci może uratować życie.
Także dzięki za wysłuchanie, jakieś pytania, jakieś coś, zawsze napiszcie, nie gadajcie, bo to jest też bez sensu. Plotka rodzi plotkę. Ja też tego nie nakręcam tutaj, żeby tam komuś gdzieś obliżyć, dogadać. Tak jak mówię, rozumiem, że gdzieś tam ktoś jest ciekawy, jedni ludzie są, inni nie. Ja na przykład mam wyjebane. Jak ktoś mi nie chce czegoś powiedzieć, to ja się nie interesuję. Ja połowę rzeczy nie wiem, na Facebooku możecie mnie widzieć dużo, ale to jest bardziej wrzucanie niż scrollowanie, często z galerii. Nie mam zamiaru tu nikogo urażać. Po prostu tak mnie naszła ochota po tej wizycie w Polsce, że wyjaśnię parę rzeczy i mam nadzieję, że wyjaśniłem. Także trzymajcie się i jeszcze raz dziękuję.